serdeczny przyjaciel w swoim wspaniałym materiale, pan Duda! Dajcie mi Filip Puzyr! Tak jest! Wielkie brawa! Dzień dobry, moje uszanowanie. Komuś odwołali jakieś loty przez pandemię? Tak. O, dwie osoby, widzę. Gdańsk generalnie nie lata. Stary, tu wszystko jest, mordo. Żabka, Biedronka, w morze. Pierdolę to, ja się nie ruszę. Nie, ja miałem lecieć z białoruskimi liniami lotniczymi Belavia do Kazachstanu. To już był na starcie dobry pomysł. Odwołali ten lot, chciałem pieniądze z powrotem, więc dzwonię na polską infolinię, kierunkowy 22. Mówię, dzień dobry, lot odwołany, chciałbym pieniążki z powrotem. A typiarka do mnie, ale ja nie znaję po polsku, po rosyjsku gawaruję. Mówię, jak nie znają po polsku? Przecież ja do Warszawy dzwonię, co ty mi pierdolisz? No ale ja nie znają, jaki problem. Ja mówię, no. Problem taki, że ja nie znają, jak tam wklikać w internet ID numer. Ona to pierdoli, że nie gawari po rosyjsku, jak gawari po rosyjsku. I nie mówię po rosyjsku, tylko tak jak ty, bo mnie się jakoś tak zrobiło zaraz. Wkurwię mnie. Ale się sobie ogarnę to normalnie, na intelekt. Zamówię Ubera, przyjedzie ten typ, dam go do telefonu. Proste, prawda? Proste, logiczne rozwiązanie. I ziomek przyjeżdża, jak go nam dają. No, daję, znają. No, no ten, Poliaki, suka blać. No, no, wiem. Mówię, co stary? On mówi, no ale ja nie znają po polsku. Także biorę tą typiarę, ona już na maksa wkurwiona. Jaki problem? Ja mówię, no ten ID numer nie znają, jak klikać w internet. On mówi, ID numer, suka blać, nichuja nie nada. Ja mówię, że co, że niepotrzebny? On mówi, no niepotrzebny, jebane Poliaki, wiecznie problem. I się rozłączyła w pizdolu. I moim zdaniem, te typiarę powinni normalnie zatrudnić w Orange, co nie? Zamiast tego nudnego typa, który tam czasem do mnie dzwoni, przepraszam, teraz chyba będzie nagrywana, czy można? Ja go wypierdalam po sekundzie. Jakby ona do mnie zadzwoniła, abonament ma? No tak. To będzie miał drugie. Jak drugie? Telefon ma? No też, to będzie miał drugie, lepiej z polskiego menu. Jak z polskiego? Ja nie znają po rosyjsku, że to robi problem. SMS, SMS, internet. Siedzisz na dupie, czekasz na kuriera. To jest marketing, co nie? Dziękuję. Ja ogólnie rzecz biorąc po prostu bardzo lubię takie proste komunikaty, bo ja się wychowywałem w policyjnym klubie SGKS Wybrzeże Gdańsk, gdzie trenowałem judo od 7 roku życia. Moimi trenerami byli antyterroryści. To byli goście, którzy tam o 6 rano wjeżdżali przez okno dobrym chłopakom, a potem po południu uczyli dzieci fikołków. To jest zawsze zajebiste połączenie. I miałem 7 lat, jak pojechałem na swoje pierwsze zawody judo. Byłem 7-latkiem, który ma się iść napierdalać z innym 7-latkiem. To jest na starcie chora sytuacja. Ja miałem w ręku misia. Byłem przerażony. Mój trener, widząc to, wziął mnie na bok, wziął ode mnie tego misia, wyciągnął nóż, mówi: Filip, nic się nie bój, opowiem ci bajkę. Dawno, dawno temu, w feudalnej Japonii, kiedy samuraj przegrał pojedynek, musiał rozpróć sobie brzuch i wyciągnąć wnętrzności na zewnątrz. I rozpierdali mojego misia, ukochanego jedynego. To była długa i bolesna śmierć. Na szczęście wtedy jego najlepszy przyjaciel ucinał mu głowę. Ten chłopiec nie jest twoim przyjacielem, także idź, urwij mu łeb i nasraj do szyi, rozumiesz? Ale pamiętaj, najważniejsza jest dobra zabawa, także baw się dobrze, dzieciaku. Gówno prawda, generalnie bawi się dobrze ten dzieciak, który wygrywa, ten, który staje w pizdę płacza. To jest jakby, to jest, nie wymawiajmy dzieciom bzdur. W każdym razie ja miałem od malej kości wbite do bani, że najważniejsze, co mogę w życiu osiągnąć, to jest dostać medal. Za wszelką cenę, w każdej sytuacji dążyć do wygranej. I parę lat później walczyłem w półfinale Pucharu Polski Juniorów Młodszych. I to było, przyznam, dla mnie dosyć duże osiągnięcie. I przed walką półfinałową podjąłem taką wątpliwą decyzję dietetyczną, można powiedzieć, żeby opierdolić kebaba z sosem czosnkowym. To jest zawsze dobry pomysł przed walką judo, bo musicie w ogóle wiedzieć, że w judo jest taka zasada, że jak się zżygasz, to przegrywasz. W sensie, jakby też ogólnie jest taka zasada, żebyście wiedzieli, raczej za to nagród nie rozdają, co nie?
ale wychodzę do tej walki, idzie mi zajebiście, zostało 20 sekund do końca, prowadzę i nagle bez ostrzeżenia mam takie... Łapię wzrok mojego trenera, który jasny i wyraźnie mówi: połknij to, mam to w dupie. I uwierzcie, że próbowałem, co nie? W sensie naprawdę zaprzągnąłem wszystkie siły witalne, jakie miałem, żeby wessać tego Żyga, skąd przyszedł. Ale nie byłem w stanie, więc tak dyskretnie odchyliłem się od sędziego. Uchyliłem sobie judogę. Przyklepałem sobie... Zrobiłem sobie taką własną bieliznę termiczną, można powiedzieć. I sędzia się nie skumał, za chuj. Ale ziomek, z którym walczyłem, owszem. I do końca walki już tylko chodził wokół mnie. Ześ pierdolnięty, nie będę walczył. Nie dotknę cię, człowieku. Na pewno. I wygrałem tę walkę. Jest, dziękuję. To jest. I wygrałem cały ten turniej. I jakby to się nie powinno wydarzyć. Jeżeli zżygałeś się za własne ubranie, tego dnia niczego nie powinieneś wygrywać. W sensie nigdy nie było takiej sytuacji, że wiecie, siedzicie sobie na randce, gadka się klei, jest chemia. I nagle masz takie... Bła. Bła. To co, do mnie czy do ciebie? No ni chuja. Wiem, bo jakby był taki okres mojego życia, nie przeczę, że byłem mocnym tinderomaniakiem. Dużo tam kciukiem przesuwałem i jakby rozkminiłem pewną rzecz, nie wiem, czy się ze mną... W ogóle są jacyś użytkownicy Tindera na sali? Standardowe pytanie na stand-upie. Nie, no to jest też standardowa odpowiedź na stand-upie. 6 milionów użytkowników w kraju, ale komedii nie lubią. Nie, raczej nie chadzają. Nie, raz się typiara zgłosiła w trzciance. No właśnie. I mówi: tak, tak, kiedyś zainstalowałam Tindera. W promieniu 50 kilometrów znalazłam starego IWF-istę. Także docencie, że żyjemy w aglomeracji, w której Tinder działa. Ale na pewno rozkminiliście to, co ja rozkminiłem. No, że wiecie, jakby to, co dostajemy na zdjęciu, to, co nas spotyka w rzeczywistości, jest raczej luźno związane. Po prostu. Ja rozkminiłem, że to jest kwestia konta, co nie? Że każdy ma taki, wiecie, swój wymuskany kąt, broda wyżej, dupa niżej, cyc ciśnięty. Teraz wal. Teraz jest dobrze. Każdy z nas to ma. No i siedzę na randce z laską i szukam. Z żadnej strony, no ni chuja po prostu. I ona już tak lekko podkurwiona: co ty robisz? Ja przy sobie nie mam nic do stracenia. Wiesz co, to jest taki mój taniec godowy. I ku mojemu zdziwieniu ona powiedziała: może po prostu przestań się pogrążać i chodźmy do mnie. I nagle widzę, jest kąt. Był tu cały czas. Jak mogłem go nie dostrzegać? I tak już jesteśmy pół roku ze sobą, także generalnie Tinder działa. Ja tak jak wspominałem, ja trenowałem to judo całe życie właściwie, od kiedy miałem 6-7 lat. I powiem wam, że w swoim czasie byłem naprawdę, no, średni w chuj. W sensie, moje szczytowe osiągnięcie to było 397 miejsce w rankingu światowym na 400 sklasyfikowanych. I to może nie brzmi jakoś super spektakularnie, ale tutaj kolega się głośno zaśmiał w pierwszym rzędzie. Kim jesteś z zawodu? Energetykiem. Energetykiem. I które tam miejsce w rankingu światowym? Niepraktykującym. Energetyk niepraktykujący, czyli jakby... A skąd pieniążki na życie? Z myślenia pieniążki. Słuchaj, kurwa, to tak samo jak u mnie, mordo. Robimy w tym samym biznesie. Tylko ja się muszę pierdolić to, co wymyślę. Nie. Bo zmierzam do tego, co nie? Że jakby w większości zawodów świata, no jak jesteś średni, jaki jesteś w myśleniu? Tak od 1 do 10. Średnio
mniej płacą, to chyba średni. Średni w myśleniu jesteś, okej. Okay. No to, ale jakby dostajesz za to jakieś średnie pieniążki. I moim zdaniem to jest uczciwe i to jest super. Ja za bycie 397 judoką świata otrzymywałem stypendium w niebagatelnej kwocie 220 zł miesięcznie. To był rozpierdol. W sensie dwa treningi dziennie, po prostu tak jakbyś miał pracę, ale dostajesz za to 220 zł. I wtedy w 2009 roku, w przybłysku geniuszu, przyszedłem do mojego starego i mówię: tata, odłożyłem sobie ze stypendium 1000 zł. Chciałbym wszystko zainwestować w bitcoina. A mój stary do mnie: ty debilu jebany, mi jakąś fikcyjną walutę kupował, lepiej sobie kurtkę ciepłą kup na zimę. I kurtkę mam do dzisiaj. Także słuchajcie, porada ojca, nie byłoby mnie tu, co nie? Nie, bo jakby w życiu każdego przeciętnego sportowca przychodzi taki moment, że no, chcielibyście mieć już jakieś siano, żeby gdzieś, nie wiem, wyjść, cokolwiek w życiu zrobić, ale chcielibyście dalej też jeszcze nie rezygnować z kariery sportowej. I wtedy ja wpadłem na taki pomysł, by rozpocząć karierę bramkarza w klubie. Tak jest. 172 cm wzrostu, 73 kg żywej wagi. No nie mówcie, że nie czujecie lęku. Ja się czułem tam troszeczkę jak Frodo w drużynie pierścienia. Miałem taki: ja też się idę napierdalać, chłopaki. Nie, Filipie. Ty masz o wiele ważniejsze zadanie. Weź kasetkę z hajsem i spierdalaj na zaplecze. Ale przydawałem się, bo byłem jedyną osobą, która mówiła po angielsku, co nie? I kiedyś przybiega do mnie ziomek, mówi: Puzyl, kurwa! Idź gadaj z tym Szwabem, przysięgam, łeb mu rozwalę, nic nie rozumie, co on mnie obraża. Nic nie rozumie, idź z nim gadaj. Excuse me, where is the toilet? Także moje prywatne lekcje uratowały komuś życie. Inwestujcie w swoje dzieci. Ja w ogóle stałem w namiocie Lecha we Władysławowie. Ktoś bywał na wakacjach? A... kultura. Cieszy mnie to. Nie chciałbym, żeby ludzie z namiotu przyszli na dzisiejszy występ, jak mam być szczery. Nie, namiot Lecha, piękne miejsce, żeby wam dobrze zobrazować, jaka atmosfera panowała. Ja kiedyś sobie tam patruluję parkiet, patrzę, ziomeczek tańczy normalnie, elegancko, podbija sobie do dziewczyny i coś mu tak z tyłu tutaj ze spodni wystaje. Mówię, trzeba sprawdzić. Zajrzałem mu pod koszulkę, typ miał tam nogę od stołu. Ziomek przyszedł na imprezę z nogą od stołu w spodniach. I moja pierwsza myśl: albo jest ich jeszcze trzech. Albo zaraz jakiś stół się wyjebie, także trzeba interweniować. I na ogół było tak, że byłem ja, jeden nieduży gościu, oprócz mnie 8 wielkich schabów i to jakby no, nie robiło dużego, nie miało żadnego znaczenia, że ja nie budzę lęku konkretnie. Ale któregoś dnia była godzina 20, przyjechałem do roboty pierwszy, byłem sam, przybiega do mnie menadżerka i mówi: Filip, tam panowie po chamsku wciągają kokainę prosto ze stołu. Musisz coś zrobić. Ja mówię: Jezus Maria, co za chamstwo. Przecież każdy kulturalny człowiek wie, że koks to tylko z obszczanej deski w kiblu. To są jakieś podstawy, naprawdę. No i wjeżdżam i widzę, że 6 schabów wali koks. Więc mówię: panowie, czy byście mogli tam wyjść? I oni, że nie. No, słyszałaś panów? Akurat teraz nie mogą opuścić lokalu, no może porozmawiamy później. On mówi: stary, jesteś judoką, zrób coś. Ja mówię: tak kurwa, to jest... Jeszcze raz, słuchajcie, to się nagrywa i wiecie co zrobimy? Wytniemy ten chujowy moment. Wytniemy ten chujowy moment. Zrobimy to jeszcze raz. Więc ona mówi: ty jesteś judoką, znasz te wszystkie chwyty, dźwignie, zrób coś. Ja mówię: tak kurwa, to jest 6 typa, 12 stawów łokciowych. Co ja mam jęgę ułożyć, przycisnąć? Czy ty jesteś jebnięta? Nie będę życia ryzykował ze 150 zł. Nie ma chuja. Nie, różne rzeczy w życiu robiłem naprawdę, żeby mieć jakieś siano. Między innymi pracuję z dziećmi. Tak jest, jestem panem judo w przedszkolach.
Jako pan judo, wakacje spędzam na ogół w taki sposób, że jeżdżę na obozy jako trener, opiekun. I parę lat temu mieliśmy taką wymianę z domem dziecka, nie? Że w sensie to nie była do końca wymiana, bo myśmy nie oddali żadnych dzieci do domu dziecka, że była jasność, tylko dom dziecka przysłał nam kilkoro. W każdym razie był wśród nich między innymi 9-letni Antek. Pierwszy dzień ja rozdaję kluczyki do domków, mówię: Antek, domek numer 9. A on: ale to jest grypsująca, bo ja z frajerami nie będę siedział. I wiem, dziękuję. I wiem, że mam do czynienia z mocnym zawodnikiem. Bo myśmy z Antkiem mieli taki problem, że jakby ciężko nam się było skomunikować, bo ja mam zupełnie inne doświadczenia życiowe niż ten dzieciak, co nie? I któregoś dnia Antek tak siedzi, zapatrzył się tak w niebo na treningu i tak myśli i mówi: trener, suki to kurwy. Ja pierdolę, co właśnie wypadło z ust tego 9-letniego patusa? Ale powiem wam szczerze, że pogadałem z nim trochę, on mi opowiedział właśnie o tym, jak wyglądało jego życie i stwierdziłem, że jeżeli jest jeden człowiek na świecie, który bezkarnie może wypowiedzieć te słowa, to był właśnie ten 9-letni gnojek. Co więcej, to powinien być tytuł jego epki rapowej. Antek na majku, z bidula prosty przekaz, z cyca ssałem wódę, z odrobiną mleka. Nie znałem nigdy ojca, lecz miałem wielu wujków, bo matka brała bolca za butelkę trunku. Suki to kurwy, suki to kurwy, suki to kurwy. Potem wjeżdża moja zwrotka. Angielski od przedszkola. Zawsze ciepły obiad. Ale raz chyba widziałem, jak mama robi loda. Tacie, bo bardzo się kochają. Nie no, ciężko było się dogadać z Antkiem, bo on jakby wszystkie problemy próbował rozwiązywać przemocą, no bo tego był tylko nauczony. I któregoś dnia wziąłem go na bok i mówię: Antek, jeżeli dalej będziesz bił inne dzieci, to wrócisz do domu. Naprawdę? Znowu zamieszkam z mamą i tatą? Nie to miałem na myśli. Posłuchaj, musisz nauczyć się wyrażać negatywne emocje w jakiś inny sposób, rozumiesz? Tak, no, chyba kumam. Następnego dnia, przysięgam, on się typowi zesrał na łóżko. Normalnie postawił kloca, co nie? I przyznam, że byłem z niego tak ciutkę dumny, bo spał w tym samym pokoju, także to było duże poświęcenie z jego strony. Ja wpadłem do tego pokoju, Antek od wejścia, nawet go nie dotknąłem, okej? Nawet go nie dotknąłem. 2 lata później, to samo miejsce, ten sam domek, te same dzieci. Przybiega któryś do mnie, krzyczy: Jackowi, ktoś się zesrał na łóżkę. Mówię: no recydywista pierdolony, 10-letni recydywista. Wpadam do tego pokoju, Antek od wejścia. To nie jest moje gówno. Skończyłem z tym, przysięgam. I widzę. Brawa dla Antka, naprawdę. I jakby widzę, że gnojek mówi prawdę, nie? Widzę, że te oczy nie mogą kłamać. I patrzę na tego Jacka, który jakąś taką brudną szmatą próbuje zetrzeć tą kupę z pościeli i tak trze. Ale już kątem oka widzi, że dupą se rozsmarowuje na poduszce. Mówię: i co, Jacuś? Chyba nikt ci się nie zesrał na łóżko, co nie? No najwyraźniej nie. Co? Dawaj pod prysznic. No niestety teraz nie mogę. Mówię: jak nie możesz? Dawaj pod prysznic. No ale kiedy ja mam brudny ręcznik? Co zrobić? Naprawdę chciałbym, żeby coś było zmyślone w tej historii. Niestety nie. Nie, ja w ogóle mam wrażenie, że wiecie, że już na tym etapie
raczej wszyscy mniej więcej się pokumali, że macie do czynienia z, nie bójmy się tego słowa, ekspertem od wychowania dzieci i młodzieży. I jako takiemu ludzie często zadają mi pytania, jak przygotować dziecko do pierwszego dnia w szkole, pierwszego obozu, tak żeby sobie poradziło, prawda? Ja spieszę z odpowiedzią. Według mnie przede wszystkim należy zadbać o to, żeby dziecko nie było głupie i zjebane. Zdaję sobie sprawę, że ten żart troszeczkę dzieli rodziców na widowni, na tych, którzy mają takie, jak ty możesz mówić tak o dziecku? I na tych, którzy mają takie, stare, robiliśmy co w naszej mocy. To po prostu nie jest takie proste. I po głośności śmiechów domyślam się, których jest więcej. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest proste. Ale dlaczego o tym mówię? Jeżeli dziecko jest zjebane, pozbawione empatii, cały czas coś odpierdala, gnębi inne dzieci, ale jest inteligentne, na pewno sobie poradzi. W sensie, żadna matka nie miała takiego dylematu. Boże, mój Michaś jest takim przebiegłym, wyrachowanym, pozbawionym zasad sukinsynem. Jak on się odnajdzie w tym pełnym miłości świecie? Naprawdę nie wiem. Nie, no da sobie radę. Jeżeli z kolei dziecko jest głupie, ale takie, wiecie, słodkie w chuj, takie buci, 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 do skrupania, ale ci nie dziś pizik taki. Nie miejcie złudzeń, on zostanie zniszczony przez grupę rówieśniczą, ale potem przyjdzie do trenerów, nauczycieli, dostanie dużo ciepła, miłości, co ci tam powiedzieli, nie wiesz im, chodź tu na kolanko. I w ten sposób ten dzieciak nauczy się bezbłędnie identyfikować najważniejszą osobę w stadzie i czerpać korzyści z relacji z tą osobą. I na tym naprawdę można zbudować karierę. Czego najlepszym przykładem jest prezydent naszego kraju, kurwa. To jest, powiem wam, takie śmieszne, śmieszne, ale nie na Podkarpaciu. Tam raczej... Raczej trzeba szybko spierdalać. Jeżeli z kolei dziecko jest i głupie, i zjebane, nie ma punktu podparcia, po prostu nie ma czegoś, jest jak świnia w kosmosie. Dostaje wpierdol od kolegów, przychodzi do nas, ale to jest 20 raz tego dnia, kiedy ten dzieciak ma z czymś problem. Naprawdę, empatia gdzieś się kończy, co nie? I zawodzi jak syryjska matka na gruzach Aleppo. Powiedz tak, żebym zrozumiał, bo ci jebnę, tu nikogo nie ma, rozumiesz? Trenerze, wszystkie dzieci mówią na mnie agent Pruchnica. Masz wszystkie zęby czarne, jak mają do ciebie mówić kapitan Colgate, kurwa. Jest ciężko z tymi dziećmi czasami, ale też chciałbym, żebyście wiedzieli, że to są żarty. W sensie, nie powiedziałbym tak do dziecka prokuratora okręgowego. Nie jestem jebnięty, ale zacząłem się zastanawiać, dlaczego dzieciak prokuratora ma wszystkie zęby czarne. Przecież ich stać na dentystę. Co więcej, ten Jacek ma takie dwie zajebiste siostry, Monikę i Weronikę, pełne uzębienie, na pewno, naprawdę nie ma do czego się przyjebać. I ja rozkminiłem, że ten Jacuś to jest taki, wiecie, na wszelki wypadek, co nie? Jakby mieli porwać dla okupu, to do publicznego przedszkola. Jak wysiadają z taksówki, to jest idź, ja coś tam się rozejrzeć, nie wiem, jakichś smutnych panów. Przejdź przez ulicę. Przedstawia swoją rodzinę. To jest moja córka Monika. To jest moja córka Weronika. A to jest mój magazyn organów. Powiedziałem to. Tak jest. No dziecku. Nie, bo jakby to nigdy nie jest wina dziecka, co nie? W sensie przypierdalam się do dzieci, a zjebane dzieci biorą się ze zjebanych rodziców, naturalnie. Z którymi w swojej pracy też bardzo często mam do czynienia. Ostatnio przychodzi do mnie ziomek. Pierwszy trening ze swoim 5-letnim synem. Tej, mordo. Teo. Słuchaj. Kura. Tej. Będzie coś z niego, czy nie, bo nie wiem, czy hajs w te judo inwestować, co nie? O, kurwa. Wiesz co?
mordo. We współczesnym sporcie podstawa to geny, także nichuj. I jego reakcję słyszałeś? Słyszałeś, co pan powiedział? Mówiłem ci, kurwa, że do niczego się nie nadajesz. Te geny masz chujowe. Idziemy stąd. Nie? Ja w ogóle mam wrażenie, że to jest troszeczkę taki krąg życia, co nie? Że z tych zjebanych dzieci biorą się zjebani dorośli, potem znowu zjebane dzieci, znowu zjebani dorośli. To jest taki krąg życia, którego oś znajduje się w pobliskim Wejherowie. Tak jest, tak jest. Wejherowo, zawsze na posterunku. Troszeczkę mam wrażenie, że to jest czasem zbyt proste w stand-upie. Że występ mógłby wyglądać siemano. Wejherowo, 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 Radom, Sosnowiec, Magda Gessler, ty pedale, rozjebane, rozjebane, tyle z mojej strony. Nie, no, jakby kończąc temat dzieci, mam wrażenie, że jest troszeczkę taka presja na te dzieciaki, nie? Że jakby dzieci muszą być teraz mądre, inteligentne, wysportowane, wszystkie potencjometry wyjebane na maksa, aby cię takim naprawdę bardzo mądrym człowiekiem, który na przykład zarabia na myśleniu. To nie jest jakaś szczególnie przydatna umiejętność życiowa, nie? W sensie, ja ostatnio miałem ewidentnie zbyt mądrego pilota w samolocie. Szanowni Państwo, znajdujemy się na wysokości 10 tysięcy metrów nad poziomem morza. Pędzimy z prędkością 927 km na godzinę. To jest absurd. To jest absurd. Jednak wobec tego niewątpliwego zwycięstwa ludzkiego umysłu nad materią warto wspomnieć słowa Williama Szekspira. Życie jest cieniem ruchomym jedynie. Nędznym aktorem, który przez godzinę miota i pysznie się po scenie, by potem umilknąć na zawsze. Szanowni Państwo, jest godzina 21.37 czasu lokalnego. Zbliżamy się do lotniska Warszawa Modlin. Proszę przygotować się do ostatecznego lądowania. Od tego czasu pierdolę. Pierdolę latam tylko białoruskimi. Głapi zdziet, budzie tądować, siedzieć na dupie się modlić. Proste komunikaty, sobie. Proste komunikaty. Ja ogólnie rzecz biorąc, ja jestem raczej takim wyluzowanym ziomeczkiem. Ja raczej staram się nie spinać. Ja staram się żyć tak bez bólu dupy. Ja w ogóle uważam, że ból dupy powinien powodować ból dupy. W sensie, wiecie, że idzie sobie ziomeczek tam... Się pedały nie muszą tak obnosić! Ała, kurwa! Jezus Maria. Ubera to nawet nie zamawiam, bo jak ciapatę przyjedzie, to mi dupa pęknie chyba. Przysiadam. Jedyne, co mnie wkurwia tak na co dzień, to są reklamy. Przysięgam, ja nie mogę oglądać telewizji, na nic mnie nie stać, co tam pokazują. Głupia reklama czekoladek. Pamiętacie reklamę Fegego? Jose? A czy ty w ogóle umiesz mówić po francusku? Jebany biedaku, żeby jeść Fegego, Jose, w złotym papierku. Przecież to kurwa w Żabce sprzedają. Ja pierdolę. Jaki to jest komunikat? Typnie się idealnie ułożoną złotą piramidkę. Na złotej platerze tak to niesie. Patrz, jak cię nie stać. Patrz, jaki jesteś biedny. Naprawdę nie trzeba mi o tym przypominać. Ja doskonale pamiętam o tym, że mnie kurwa nie stać na nic. Zwłaszcza, że była pandemia dopiero co. Ja byłem przez praktycznie rok czasu bezrobotny. Było w miarę okej. Dziewczyna mnie utrzymywała, co mam będę pierdolił. Było spoko. Ja szczerze mówiąc miałem tam jakieś takie dorywcze prace, między innymi pracowałem w Biedronce. Ale nie na kasie jak plebs. Regały skręcałem, jak inżynier, kurwa. I ja dawno nie miałem takiej sytuacji, że wiecie, że ktoś mi może zjebać, jak ja coś źle robię, nie? W sensie ludzie mogą się nie śmiać, okej, ale nie mam szefa.
który mógłby mnie opierdolić. No i siedzę sobie tam elegancko, jakiś podkaścik na uszach, skręcam sobie regalik, kurwa, taneczne ruchy i jakiś pierdolony kieras tam, kurde, okręgowy mi nad uchem stoi. O, pierdolę, co jeden to lepszy, kto was zatrudnia, nie robi pierdolone. I w mojej głowie rodzi się bunt, co nie? Gdybyś ty, kurwo, wiedział, kim ja jestem. Ty wiedział, jak ja w brudnicy rozjebałem na 42 osoby. 250 zł zarobku na czysto. Dojazd 200, także. Ale godzinówka wciąż niezła. Ale powiedziałem kulturalnie. No sztu, ja nie znam, co tu zrobić. Ja nie wiem. Co złego to na Ukraińców, co nie? To jest to. Nie, ktoś... A, jeszcze przepraszam, bo nie poruszałem tego tematu. Jak się skończyła pandemia, nie wiem, czy wy też coś takiego w waszym środowisku się wydarzyło, ale wszyscy moi znajomi nagle zaczęli się hajtać, nie? Po prostu, kurwa, wysyp wesel. Nie wiem, stwierdzili, że dobra, rok w chacie wytrzymaliśmy chuj, trzeba legalizować. To już gorzej nie będzie. Nie, ja miałem ostatnio 6 dni chlania pod rząd. Miałem kawalerski, polterabend i 2 wesela. Polterabend? Kojarzymy? Część kojarzy. No dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taka pradawna, kaszubska tradycja, że dzień przed weselem trzeba się spotkać i też napierdolić. Także rdzennie polska tradycja, naprawdę. Nie, no to jest 6 dni chlania pod rząd bez narkotyków. To jest niezdrowe dla organizmu. W sensie, no... Szczerze wam powiem, no tyle kokainki było, ale to tyle to za zdrowie państwa młodych. To głupio było odmówić. I mieliśmy problem, bo załadowaliśmy te wszystkie stówy w koperty, nie mieliśmy siana, wiecie, koks. No to tylko przez stówkę, co nie? W sensie przez 10 zł, to nie wolno. No i tam kreski posypane, a my kurwa 20, 30, jakieś drobne kurwa sypie. 67, 50, no nie naśpamy się. Nie ma takiej możliwości. Ja ogólnie rzecz biorąc jestem raczej zluzowany na punkcie tego typu atrakcji, ale był z nami ziomek, który no, bardzo jest mocno wkręcony i on normalnie sobie siedzi przy stoliku, napierdala sobie kleseczkę, co nie, tutaj sobie działa i kamerzysta zapierdala, nie? Kamerzysta za nim, a jemu się Eurowizja przypomniała. Wziął szklankę, jebnął na ziemię, coś tam szukał, udaje, nic nie było tutaj, nic nie zaszło. 5 minut później ja patrzę, jego 7-letnia córka sernik wpierdala z tego talerza. Ja mówię, stary, przypał chyba. On mówi, nie, dobrze, ja nie będę z panu, oni będzie spadać sobie tabliczkę mnożenia, powtórzymy, to nie ma problemu, to jest wszystko okej. Okay. Maria Montessori ze Stogów, kurwa. Nie, jeszcze tak chciałem zapytać przy okazji, ktoś z policji? Na sali? Nie. To cieszy mnie to, bo chciałem wam powiedzieć przy okazji, że ja to, powiem wam szczerze, ja to se lubię tak coś czasem profilaktycznie podpierdolić. Tak dla zasady, nie? Jak wchodzę do Biedronki, tam po lewej są te ciepłe bułeczki zawsze. Ja mam taką zasadę, że jak zdążę wpierdolić, zanim dojdę do kasy, to moje. Więc wydaje mi się, że to bardzo jest uczciwe. Polski rząd nie potrafi ściągnąć podatków od sklepów wielkopowierzchniowych, ja ściągnę w bułkach, nie dziękujcie. I któregoś dnia... wpierdalam sobie taką pizzerkę, bo to akurat podwyżka VAT-u była. I ryj cały ujebany od tego ketchupu, nie, z salami na czole, przychodzę do kasy i typiarka do mnie. Czy to wszystko? Czy jest pan pewien, że to wszystko? Czy jest pan naprawdę pewien, że to wszystko? No sztu, ja nie znam już, co tu zdzielę, cię nie wie. Zresztą rower ostatnio zajebałem. Mały dziecku. W sensie, najpierw mu ten rower kupiłem na komunie, nie? Ale gnój się do mnie sprół, że ma za mało biegów.
To mu zajebałem ten rower, mówię, teraz bym wziął w chuj biegów, pod górkę, z górki, gdzie chcesz sobie pobiegać. Krótko z gówniarzami trzeba, krótko, naprawdę. Nie, ja też tak pytałem, czy nie ma tutaj przedstawicieli służb mundurowych, bo ja szczerze mówiąc, ja lubię tak sobie zajarać codziennie. W sensie, ja mam taki problem z marihuaną, że jak ja jestem zjarany, to ja muszę o tym wszystkim opowiedzieć, co nie? Wszystkim wokół siebie, wchodzę do Żabki. Poproszę te żelki, jeszcze dwa piwka. Bananki wezmę. Jeszcze może tutaj wodę, bo to sucho w ustach. Jarałem, wie pani? Spalony jestem bardzo. A ona... Widzę. Proszę wyjść z zalady. Dla mnie takie, wiecie, takie wake and bake, taki jointik do śniadanka, uważam, że to jest świetne rozwiązanie, bo takie zwykłe, codzienne czynności, sytuacje stają się po prostu o wiele ciekawsze. I ostatnio słyszę pukanie do drzwi, otwieram i gościu do mnie, czy chciałby pan porozmawiać o Jezusie? A ja mam takie... W sumie, kurwa... Co ja bym mógł? Ja bym sobie odjebie coś. Przepraszam bardzo, o kim? No, o Jezusie, Chrystusie, Panu naszym. Czy chciałby Pan porozmawiać? Pierwszy słyszę. O co chodzi? No, Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nasze grzechy. Człowiek nie żyje? Przepraszam najmocniej, ja żem nic nie słyszał. Zapraszam do środka. Pan siada. Trzeciego dnia zmartwychwstał, tak? O. Bo konkubina w drugim pokoju już dwa dni się nie rusza. To może jutro zmartwychwstanie. Jak pan myśli? Nie, wiem. Wiem, co musimy zrobić. Mam tutaj nóż. Musimy umrzeć za nasze grzechy. Niech ziemia spłynie krwią grzeszników. Kto pierwszy, ja czy ty? No pchnij! I on pchnął. I zrobiło się strasznie ciemno i zimno. Krew sączyła się z rany, a ja ujrzałem światło. I przemówił do mnie Pan nasz. I powiedział, trzy nowe przykazania wam daję. Sadzić, palić, zalegalizować. Tak jest. Tak. To jest właśnie mój przekaz. To jest to, co chcę powiedzieć światu. Nie, ale widziałem wasze miny w pewnym momencie. Co on pierdoli ten typ teraz? Dokąd my zmierzamy? Ja zazwyczaj w życiu codziennym, jak ktoś tak pierdoli, nie do końca czaję, o co mu chodzi. Mam sprawdzoną metodę, na pewno też z niej korzystacie. Ja mam takie, no wiadomo, mordo, powoli do przodu, wiesz. Najważniejsze, żeby zdrowie było, co nie? Teczka. I ostatnio stwierdziłem, że mam 30 lat i to naprawdę jest moment, w którym, wiecie, no jakby powinno się zacząć dochodzić prawdy, nie? Jeżeli czegoś nie rozumiem, to po prostu będę pytał. I gadam ostatnio z ziomkiem i on mówi, wiesz, ja są moją gdzieś między nami jest taka ujemna polaryzacja, wiesz, gdzieś się nie spotykamy po środku, wiesz, co chodzi. Ja mówię, prawdę powiedziawszy, niespecjalnie. Wiesz, gdzieś między nami wkradł się taki zgrzyt, wiesz, co chodzi. Ja mówię, no nie chuj, stary, powiedz tak, żebym zrozumiał. No wyjebałem jej, tak? No wyjebałem jej, dzieci mi zabiorą. Jesteś po jej stronie, będziesz zawał na psach? Nie, mordo tam powoli do przodu, co nie? Najważniejsze, żeby zdrowie było, także... Z fartem się on musi... Nie, niektórych pytań lepiej nie zadawać, niektórych rzeczy lepiej nie wiedzieć. Chciałem teraz przejść do takiej sekcji zwierzeń,
można powiedzieć, takich bardziej osobistych rzeczy. Ponieważ ja wam powiem szczerze, że od dziecka, jak miałem tam 5-6 lat, dokładnie pamiętam, że byłem strasznie napalony, nie? Chodziłem po tym przedszkolu, miałem taką panią Brygitkę, ona zawsze w takich krótkich spódniczkach chodziła, ja tak za nią chodziłem, miałem takie, ale bym panią... coś, tylko... Co ja bym z tym... kurwa, nie mam pojęcia. Ja dosyć szybko odkryłem masturbację, chociaż mam wrażenie, że to nie jest tak, że to młody chłopiec odkrywa masturbację, tylko to masturbacja odkrywa jego. Tak jak w Harrym Potterze różdżka wybiera czarodzieja, że przychodzicie do takiego ciemnego sklepu i tam jest taki starszy pan i on mówi: tak myślałem, że pana tu zobaczę, panie Puzyry. Pamiętam, jakby wczoraj twój ojciec przyszedł do mnie pierwszy raz zwalić sobie konia. Co my tu mamy? Ostrokrzew. 12 cali. Oczy masz po matce, ale kutas po ojcu. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Tylko raz widziałem takiego kutasa. To był kutas czarnego fala. To jest ode mnie dla wszystkich poteromaniaków. Teraz jestem w związku, jakby współżycie się układa, wszystko jest spoko, tylko ja też, ja jestem często w trasie, co nie? Mnie czasem nie ma tydzień, dwa tygodnie, czasem nawet więcej. I jak wracam do chaty, to ten pierwszy moment jest taki trochę niezręczny, nie? To jest jakby troszeczkę trzeba siebie nauczyć się na nowo, wzajemnie. I też niezręczny jest ten pierwszy seks. I ostatnio Agnieszka do mnie mówi: Filip, błagam cię wolniej, bo ja mam wrażenie, że jestem w łóżku z obcym typem. Ja mówię: kochanie, ja też mam wrażenie, że jestem w łóżku z obcą typiarą. Proszę cię, nie psuj tego. Raz jeden mogę mieć coś od życia. Raz jeden, naprawdę. To jest taki raczej żart do męskiej części widowni. Ale teraz chciałbym też zwierzyć się panią, bo ja szczerze wam powiem, ja nie jestem mistrzem w dziedzinie patelni. W sensie... Jak robię minetę, to się czuję, jakbym próbował odblokować telefon mordą i nie znał tamtego krzyżyka. Nie będzie. I moja Agnieszka ostatnio do mnie mówi: Filip, bo ty musisz zrozumieć, że to są takie nutki. Że to jest nutka do nutki i leci cała symfonia. Coś w tym jest, drogie panie? Jakieś ziarenko prawdy? Tu widzę, pani kiwa głową. Nie, młody. Żadnych nutek. To trzeba napierdalać. Szyfierka kątowa. Za. I moim zdaniem to jest super porada z tymi nutkami, co nie? O ile jest tak, że jebniecie cztery akordy i leci refren. Wiecie, przez twe oczy zielone, zielone. To jest taka disco-cipka. Ja bardzo szanuję disco-cipki. Ale moja dziewczyna jest arią operową. Więc ja muszę być jak Andrea Bocelli Minetti. Zamykam oczy. La Conte partiro. Tsunami per Marie, io lo so, la con te. Ślisz jak buldog francuski, bo twój mózg myśli, że próbujesz wpierdolić coś, co strasznie ciężko przerzuć. I ma takie: więcej śliny, co tam wiadro piasku żre. Więcej śliny. I trzeba wszystko zaczynać od nowa. Ale Agnieszka mówi: nie poddajemy się.
Ja czytałam ostatnio w Avanti o nowej metodzie na literki. Trzeba próbować wszystkie literki alfabetu, aż któraś zadziała. Ja mówię, kochanie, co zechcesz? A, B, C. Kształt literki językiem, debilu, przestań gadać tej cipy jak jakiś zaklinacz. Weź się do roboty. Mówię, kochanie, co zechcesz? I napierdalam ten alfabet, dojeżdżam do P, ona mówi A z kreską. Więc nakurwiam. Dookoła i ciach. Dookoła i ciach. A ona mówi, dobrze. Jest dobrze. Tylko kursywą napierdalaj teraz. I słuchajcie, przy najbliższej okazji. Jak myślisz, że dam sobie w chacie ćwiczyć alfabet? To o kim sobie pomyślicie? Z tym was zostawiam. Dzięki, byliście zajebiście. Dziękuję wam bardzo. Proszę, swoje odczucia po walce. Chciałem bardzo szczęśliwy, chciałem podziękować wszystkim, którzy są odpowiedzialni za ten mamie, sukces. Tacie. Mamie, tacie, cały sztab szkoleniowy, sponsorzy, no i w ogóle wszyscy, trener, tak. Naprawdę jestem bardzo szczęśliwy i chciałbym się podziękować menadżerowi, który włożył wiele trudu, żeby... Firma Mix i Jacek Kurzyn. Firma Mix i Jacek Kurzyn, tak, sponsor też bardzo dobrze. Ja bym chciał tego, proszę tego pana usunąć, bo on tak minęł.